Cześć! Dzisiaj kolejna naprawa płyty głównej laptopa. Ale tym razem wyzwanie będzie polegało na użyciu możliwie najtańszego sprzętu, minimalnym wysiłkiem i bez dokumentacji, ale zachowując oczywiście jakość. Zobaczcie, czy się to uda i jaki będzie potrzebny sprzęt. Mam na stole już rozebranego laptopa. To HP Omen. Jedyne co wiem, to że wyłączył się podczas grania i teraz jest martwy. Zacznę od podstawowych pomiarów. Użyję taniego multimetru Anel 612. Dla utrudnienia użyję dołączonych do niego sond. Są sztywniejsze i większe, przez co mniej wygodne. Można użyć jeszcze tańszego multimetru. Ten wybrałem ze względu na możliwość ręcznego wyboru zakresu. Tu będą napięcia od 0 do około 25 V. I właśnie taki zakres wybieram. Wynik będzie wolta. Nie muszę zwracać uwagi na małą ikonkę jednostki. Zaczynam od pomiaru napięcia dochodzącego z zasilacza do pierwszego klucza. Mamy 19 V, jest OK. A po drugiej stronie klucza? To już brak napięcia. Taka sytuacja może mieć miejsce przy uszkodzeniu tranzystora, sterowania nim przez układ ładowania lub bardzo często niskiej rezystancji głównej gałęzi. I od tego ostatniego zacznę. Zmieniam zakres na pomiar rezystancji i sprawdzam. Na tym tranzystorze nie ma niskiej rezystancji, ale zazwyczaj jest jeszcze jeden klucz. Dlatego wygodniejszym miejscem są kondensatory przy górnych kluczach przetwornic. Mierzę i już widzę zwarcie. 0,3 Ohma. Muszę wykonać próbę zwarciową. To miejsce będzie też wygodne do podania napięcia zasilacza serwisowego. Muszę jednak ustalić, na której nóżce jest masa. Czy ten tani multimetr poradzi sobie z tym? Zmieniam zakres na ohmy i sprawdzam, gdzie jest niższa rezystancja. Jedna dziesiąta i 0,3 Ohma. I już wiem, gdzie podłączyć zasilacz. Do próby zwarciowej użyję prostego, starego, prawie 20-letniego zasilacza serwisowego. To prosty model z pokrętłami o maksymalnym prądzie 5 A. Ustawiam napięcie 1 V. Ustawiam na nim napięcie 1 V. Można wykonać próbę zwarciową za pomocą tylko izopropanolu lub zmrażacza w sprayu. Ja tu użyję telefonu z kamerą termowizyjną. Kupiłem go jako uszkodzony, podobno nie działa mikrofon, ale nie sprawdzałem tego, bo i po co. I bateria słabo trzyma, dlatego mam podpięty zasilacz. Ważne, że działa kamera i tylko do tego go używam, a ze względu na usterki był po prostu tani. Pozbywam się zbędnych elementów z płyty i zaczynam próbę zwarciową. Minus zasilacza do masy, plus, jak widać, przykładam do nóżki kondensatora we wcześniej zlokalizowane miejsce. Od razu widać uszkodzony element. Kamera termowizyjna bardzo ułatwia zadanie. Dla porównania to samo tylko z izopropanolem. Wylutowywuję kondensator, użyję do tego lutownicy na groty T12 i taniego fluxu. Sprawdzam, czy rzeczywiście kondensator jest uszkodzony. Jak widać po rezystancji, jest przebity. A główna gałąź? Tu już jest OK. Na schemacie można sprawdzić, jakie parametry ma ten kondensator. Ale miała być naprawa bez dokumentacji. Więc wylutowywuję kondensator obok. One mają tą samą pojemność. Mierzę i mam 10 mikrofaradów. A napięcie? 25 V. Takie stosuje się w głównej gałęzi, gdzie występuje napięcie około 20 V.
Mam taki, tylko większej obudowie. Być może zauważyliście, że już jeden kondensator w okolicy był wymieniany i też na taki większej obudowie. Kondensatory wlutowane, wentylatory zamontowane. Zobaczmy, czy na tym będzie koniec naprawy. Laptop uruchamia się, więc podsumujmy. Tani multimetr. Spisał się dobrze, tylko sondy mało wygodne. Ale za kilkanaście złotych można kupić dużo lepsze i warto kupić. Zasilacz serwisowy. Do prób zwarciowych praktycznie niezbędny, chociaż kiedyś udało się z bateriami R20. Prąd takiego zasilacza co najmniej 5 amperów, a lepiej 10 amperów. A jeśli kupicie taki z napięciem 30 V, to będziecie mogli nim zasilać laptopy i jednocześnie widzieć, jaki prąd jest pobierany przez płytę, a to bardzo przydatne. Tania lutownica na groty T12. Daje radę przy małych elementach typu kondensator czy rezystor. Tu się sprawdziła, ale ma duże ograniczenia w zastosowaniu. Kamera termowizyjna. Można się bez niej obyć, ale przyspiesza i ułatwia pracę. Nie musi być droga. Można kupić częściowo uszkodzony telefon. Czy warto kupić kamerę? Zobaczcie filmy na kanale, gdzie są naprawy z kamerą i bez. Ja już dziękuję za uwagę i do zobaczenia.